Hej, ty, gramy w 7 cudów świata? Ty! A ty nie przeoczyłeś czegoś? Czego? Jesteśmy we dwójkę, geniuszu? Ty no tak, ale... Ty no słuchaj, ja wiem, że ty to tam stare wydanie masz, że tam to było, że tryb na dwóch i w ogóle nie, ale no powiedzmy sobie szczerze, ty no ta rozgrywka to jest taka ciekawa, że ja tu bym sobie wolał siąść na maraton, nie wiem kurczę, obrad Sejmu oglądnąć paręnaście godzin z rzędu, nie? Ja wiem, ty amator jesteś, no ale troszkę to byś się tam podszkolił z tych gier, nie? Ale ja mam 7 cudów świata pojedynek, na dwóch. O, ty, a to chyba znajdę chwilę. Cześć, z tej strony Amator Planszówek, witam was po krótkiej przerwie na moim kanale. Troszkę wypadłem z rytmu, więc pewnie dzisiaj będzie totalny chaos. Czyli w zasadzie nic się nie zmieni, więc porozmawiajmy sobie o grze 7 cudów świata pojedynek. I tak, ja wiem, ten tytuł ma na karku już parę dobrych latek. On wyszedł bodajże w 2015 roku, tak mi się wydaje. Zresztą nagrodę Golden Geek zdobył w 2015, tak głosi pudełko, więc no... Jest to już dość stara planszóweczka, natomiast bardzo często, czy to w komentarzach, czy wiadomościach, czy na socialkach, jak gdzieś z kimś gadałem, to pojawiało się, musisz spróbować w końcu zagrać w pojedynek. No i dzięki uprzejmości księgarni taniaksiążka.pl to się udało, zagrałem i śpieszę do was z wrażeniami. Co w tej grze mi się podoba, co mi się w niej nie podoba, czy moim zdaniem to jest faktycznie taki idealny tytuł dwuosobowy, czy może też czegoś tutaj brakuje. Pomówmy sobie o tej, no jakby nie patrzeć, jednej z najpopularniejszych gier planszowych, patrząc na to, ilu ludzi w nią już grało, jak się rozeszła i jakie ma noty na BGG. No i mamy wyciągnięte bebechy z pudełka i co my w ogóle robimy w 7 cudach świata pojedynek? Otóż budujemy swoje państwa miasta z kart, te pozyskujemy na konkretne sposoby, o czym troszeczkę później. Wystawiamy te karty budowli przed sobą, one nam rozwijają nasze państewko, dają nam surowce, za które możemy kupować kolejne karty, dają nam punkty zwycięstwa, dają nam możliwość spełnienia pewnych warunków zwycięstwa. Mamy też tytułowe 7 cudów świata, które wystawiamy i za to dostajemy pewne dodatkowe bonusy, dodatkowe możliwości, dodatkowe akcje. Wszystko zależy od tego, jaki cud świata wybudujemy. No i generalnie z opisu brzmi to trochę jak zwykłe 7 cudów świata. No tak, bo ta gra bazuje właśnie na zwykłym 7 cudów świata. I tutaj może ktoś nie wie, jeżeli grał tylko w te aktualne wydanie 7 cudów świata, to w poprzedniej wersji ktoś doszedł do wniosku, że dodajmy tam tryb dla dwóch osób. To współczesne jest od trzech. To wcześniejsze miało tryb dla dwóch graczy i był on tak niesamowicie interesujący, że naprawdę nie wiem, jacy masochiści w niego grali. Był tam taki trochę nie do końca ogarnięty gracz wirtualny, którym trzeba było zarządzać. On odwracał uwagę od rozgrywki. Generalnie to było tak bardzo na siłę, że to jest taki flagowy przykład tego, jak niektórzy wydawcy rozdmuchują gry tylko po to, żeby trafić do jak największej ilości graczy. I to było fatalne. Na szczęście to zmieniono poprzez dwie rzeczy. Pierwszą było wydanie 7 cudów świata pojedynek z mechaniką skrojoną pod dwójkę właśnie, a drugą to było w nowym wydaniu wyrzucenie tego trybu dla dwóch graczy. No, ileż można się, prawda, troszeczkę błaźnić. Na szczęście naprawiono wszystko i teraz jest tak, jak być powinno. No właśnie, ale czym się różni 7 cudów świata pojedynek od tych zwykłych 7 cudów świata? I w sumie zamiast omawiać tutaj pokrótce zasady, jak gramy, to po prostu poopowiadam wam o tym, jaka ta gra jest i co mi się tu ewentualnie podoba i co nie podoba. A pierwszą rzeczą, która mi się naprawdę tutaj bardzo podoba, to jest to, że mamy 3 możliwości zwycięstwa. Tak, tutaj nie gramy tylko na punkty. Owszem, jedną z opcji jest to, że na końcu będziemy podliczać punkty i kto ma ich najwięcej, ten wygra. Ale można zwyciężyć jeszcze na dwa sposoby. I to jest dominacja militarna i dominacja naukowa. Dominacja naukowa dochodzi do niej wtedy, kiedy z kart, które wybudujemy w naszym państwie, zbierzemy 6 różnych symboli naukowych. Kiedy ktoś to zrobi...
kończymy grę, on wygrał. Jest po prostu bystrzejszy od rywala, ogarnął wszystko ładnie i ten drugi to już z patykami na jego rozwinięte państwo nie będzie mógł biegać. Natomiast zwycięstwo militarne, no właśnie, tutaj też mamy karty te militarne z tarczami, które w zwykłych siedmiu cudach świata budują naszą potęgę i pomiędzy epokami tłuczemy się z naszymi sąsiadami. Kto ma tych tarcz więcej, ten dostaje żetoniki zwycięstwa. Tutaj mamy tor na planszy, takiej ładnej małej planszy, na której są pola i bawimy się w takie przepychanie liny na dobrą sprawę, ponieważ za każdym razem jak zagramy sobie kartę militarną, to tyle ile mamy symboli, to przesuwamy taką, no, naprawdę fajną figureczkę przedstawiającą tarcze i miecze w stronę naszego rywala. I kiedy dojdziemy na koniec toru, to wtedy rywal przegrywa, my zostajemy zwycięzcami, bo po prostu naszą potęgą militarną całkowicie go stłamsiliśmy. Ale ten tor ma też dwojakie tutaj znaczenie, ponieważ kiedy przesuwamy się w jedną, w drugą stronę, to zajmujemy pola, które są punktowane. I na koniec rozgrywki, jeżeli nie wygra nikt przez dominację, to w podliczeniu punktów uwzględniamy pole, na którym akurat jest ten znacznik. Możemy za to też zgarnąć punkty. Więc iście w tę stronę ma jakiś sens. Do tego znajdują się tu także żetony, które jak pierwszy raz wejdziemy na pola, przy których są te żetony, to wtedy nasz rywal musi odrzucić daną ilość monet, co też troszkę gasi jego ekonomię. Więc zostało tutaj to fantastycznie zrealizowane. I teraz tak, jeżeli chodzi o te dominacje, to tak jak mówię, możemy wygrać wcześniej, osiągając dominację, czy to dyplomatyczną, czy militarną, ale nie ma tutaj takiego wymyku, że musimy, że możemy cisnąć tylko w jedną rzecz. Raczej trzeba mieć tutaj zrównoważone podejście i grać w ten sposób, że dobra, chcemy na przykład osiągnąć dominację militarną, staramy się uderzyć w tej karty, ale przy okazji dbamy o ekonomię, ponieważ jeżeli nam się nie uda, jeżeli rywal nas w jakiś sposób zablokuje, no to wtedy się wyłożymy, bo punktów to u nas będzie jak na lekarstwo, więc musimy tutaj mimo wszystko kombinować co najmniej dwutorowo. I tak samo jest z dyplomacją. Jeżeli chcemy iść w dyplomację, to polujemy na te karty, które dadzą nam różne symbole. Staramy się iść w tą stronę, ale przy okazji też staramy się w taki sposób to robić, żeby zgarnąć dodatkowe punkty. Tym bardziej, że idąc w te zielone karty, to czasami jeżeli zgarniemy dwa takie symbole, to możemy sobie dobrać żetony naukowe, które na każdą rozgrywkę losujemy ich 5 i one również dają nam jakieś dodatkowe bonusy, typu na przykład zniżkę na cudy świata, zniżkę na jakieś karty, podbicie siły kart militarnych, więc to wszystko tutaj bardzo ładnie się zazębia i mimo, że mamy te trzy opcje, to jest to tak zorganizowane, że nie ma tak, że jak się upierniczę tylko na jedną, to rywal już nie ma szans mnie zablokować. Nie. Mogę w to iść, ale muszę tak kombinować, że mieć też plan awaryjny, więc nie jest ta rozgrywka tutaj jakoś spłycona, jest właśnie bardzo przyjemnie rozwinięta tymi dodatkowymi opcjami zwycięstwa i to mi się bardzo podoba w porównaniu do zwykłych siedmiu cudów świata. Natomiast to, co mi się tutaj nie podoba, to jest rozmiar. Ogólnie gra jest bardzo dobrze wykonana. Ona jest mniejsza niż zwykłe 7 cudów świata. Jest dużo mniejsza w zasadzie. Mimo, że pudełko jest mniejsze, w środku znajdziemy świetny insercik, który wszystko trzyma w ryzach. Jest tam ładnie posegregowane. Karty są z każdej ery, mają swoją szufladkę, do której ją wkładamy, więc już jesteśmy przygotowani do rozgrywki. To jest na duży plus. Jest to tytuł, który możemy ze sobą zabrać gdzieś. On nam nie zajmie dużo miejsca, ale właśnie karty. Karty są dużo mniejsze niż w podstawowej wersji i one cierpią tutaj przez to na dwa sposoby, ponieważ tak, po pierwsze, no wszystkie ilustracje są mniejsze, a ja naprawdę bardzo lubię te ilustracje, które są w Siedmiu Cudach Świata i ten styl graficzny jest kontynuowany w pojedynku. Ja to naprawdę bardzo lubię, bardzo mi się to podoba i jest to dla mnie w zasadzie dość klimatyczny tytuł, tak, ja wiem, że tutaj większość z was to powie, ty chłopie, gdzieś ty tu klimat widział, ale dla mnie to budowanie tych miast i te ilustracje, to wszystko sprawia, że tak, ja się przy tym czuję bardzo przyjemnie, kupuję ten temat, kupuję to, co tutaj robię.
I tutaj po pierwsze, te ilustracje są małe. Po drugie, trochę mi brakuje tego takiego trzymania dużej, poważnej gry, jak są pełnowymiarowe karty. I jeszcze jedna rzecz. Ikonografia. Ikonografia w Siedmiu Cudach Świata Pojedynek jest tak samo jak w zwykłej grze, bardzo rozbudowana. Te ikony są czytelne. Żeby nie było, one są czytelne, ale jest ich tyle, że na początku, zanim się ich nauczymy, no to musimy grać z kartami pomocy. I tutaj też jeden minus, tak będzie teraz taki blok ujemny, że tak powiem. Mamy karty pomocy, które są, ale jest to jeden komplet tylko z opisami wszystkich ikon, z tym jak gramy po kolei. I szczerze mówiąc, wolałbym, żeby były dwa komplety. Jasne, ja wiem, że siadamy naprzeciw siebie, to może sobie leżeć tu na środku, ale mimo wszystko to jest dwustronne, trzeba obracać, to ja sobie wezmę do poczytania, że tu rywal by też chciał coś zobaczyć, musi poczekać, aż ja mu to oddam. Szczerze wolałbym, żeby tu były dwa komplety, tak że każdy miał swoje, a spokojnie sobie przeglądnął, skupił się na tym sam, co robi i tak dalej. Troszkę by to było ułatwienie. Natomiast, no wracając do tych ikon, przez to, że te karty są małe, to ja osobiście już miałem problem, jak te, które były trochę dalej ode mnie, to musiałem się przypatrzeć, co tam jest na tych ikonkach, plus jak do tego dodamy światło, które gdzieś tam z nad stołu świeci, czasami coś się zleje, czasami się trzeba nachylić, zerknąć. Możliwe, że to już po prostu moje zmęczenie wzroku, ale ja z tym miałem delikatny problem i tutaj większe karty byłyby lepsze, ale ja rozumiem, że tutaj się nie bardzo dało i dlaczego o tym za chwilkę, natomiast duży plus to jest taki, że podobnie jak w dużej grze na kartach mamy, jeżeli mamy koszt budowy jakiś, to możemy go albo opłacić w surowcach, albo jeżeli już mamy jakiś konkretny budynek, który pozwala nam zbudować kolejną kartę za darmo, to te ikony tych kart są ikonami. Zwykłych Siedmiu Cudach Świata, przynajmniej w tym starym wydaniu. Nie wiem jak jest w nowym, bo w nowym, z tego co wiem, to karty już przestylizowano na te z pojedynku. Natomiast w tym pierwszym wydaniu tam nazwy budynków były napisane. I to też było wkurzające, to też był drobny druk. Też się trzeba było czasami przypatrzyć. Tutaj są ikonki i to jest naprawdę świetne. Więc tutaj jest duży plus i one są bardziej czytelne, bo to są po prostu białe ikony. Białe ikony charakterystyczne, takie konturowe, trochę jak takie obrazki dla niemowlaków, gdzie jeszcze tylko konturowo widzą. To tutaj mamy takie symbole i te działają świetnie. Natomiast tak, ikony malutkie, karty malutkie, wolałbym większe, ale się nie da. Dlaczego się nie da? I tu przechodzimy do głównej zmiany w mechanice. Otóż zwykłe 7 cudów świata to jest gra, która propaguje draft kart. Tam dostajemy karty na rąsie, z nich sobie wybieramy tą, którą chcemy wybudować, bądź chcemy ją sprzedać za monetkę, bądź chcemy ją wykorzystać do budowy jednego, w zasadzie tamto swojego po prostu cudu świata. Tutaj mamy te same akcje. Możemy wybudować kartę w swoim państwie, możemy oddać tą kartę za monety, albo możemy taką kartę poświęcić na wystawienie cudu świata. No i teraz tak, nie mamy draftu w pojedynku. Zamiast tego na każdą erę układamy inny układ, piramidkę taką kart, gdzie część kart jest odsłoniętych, część jest zasłonięta i karty jak dobieramy, to musimy lecieć od dołu tej konstrukcji w taki sposób, że te, które są odkryte, nie są w żaden sposób przysłonięte. Zresztą tu gdzieś na zdjęciu te układy będziecie widzieć. Te, które nie są niczym przysłonięte, możemy je dobierać, na nich możemy działać. Te, które są czymś przysłonięte, są dla nas niedostępne. Ale część tych kart, my już widzimy, że one są tam w grze, że to będą takie karty. One idą tutaj. I to jest fantastyczne, serio, to jest zmiana, która... Wiedziałem, że coś tu się inaczej dobiera, wiedziałem, że to inaczej jest zorganizowane, no bo draft na dwie osoby to jest po prostu bzdura. To działa ta mechanika wtedy tragicznie, tu to zmieniono i to jest fantastyczne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że właśnie widzimy część kart, możemy sobie zaplanować część ruchów, ale to też są plany na zasadzie, dobra, ale rywal może też w to pójść,
też muszę mieć jakiś plan awaryjny, więc mamy tutaj te emocje, kto pierwszy dojdzie do tych kart. Możemy w jakiś sposób manipulować dobieraniem kart, także dobra, ja wiem, że chciałbym tamto, ale jak ja dobiorę teraz, to odsłonię tę kartę rywalowi, on ją weźmie, ale jak wezmę to, to on wtedy, jeżeli będzie coś chciał wziąć, jest szansa, że będzie musiał wziąć tamto i on mi wtedy to odblokuje, żeby było na moje. Jest to naprawdę tyle opcji strategicznych przy kombinowaniu. Pod względem strategicznym ta gra dosłownie przez ten zabieg totalnie zmieniła swoje oblicze, ponieważ musimy faktycznie wykminić kiedy, jaką kartę, jak to zrobić, że rywal nam jej nie buchnął, ewentualnie możemy kminić, co podpierniczyć rywalowi, bo widzimy, że to tam jest, że on teraz jest słaby gospodarczo w czymś tam, to jak my mu to zabierzemy, to jeszcze bardziej go osłabimy. Rewelacja. Plus dochodzi taki drobny dreszczyk emocji z tego, że no co tam wypadnie zaraz z tych kart, które są zasłonięte, bo kiedy je odkryjemy tak, że będą już wolne, to my je obracamy i wtedy się pojawiają nam nowe opcje taktyczne, które możemy tutaj rozegrać, nowe strategie. Wow. To po prostu działa fantastycznie i właśnie dlatego nie możemy użyć tutaj większych kart. Bo tak się zastanawiałem, jakby tą mechanikę wykorzystać w zwykłych 7 cudach świata, to by było świetne. Zastąpić draft właśnie tym, tylko tak, jakbyśmy chcieli zagrać w 7 graczy, to stół by nam starczył tylko na rozłożenie jednej takiej piramidki, gdzie rozkładać państwa graczy. Zresztą 7 cudów świata z tymi kartami zwykłymi jest takie, że naprawdę błyskawicznie rozrasta się na stole i czasami już przy 3-4 osobach może nam z tego stolika braknąć, żeby się porozkładać, a nie mamy tam na środku wywalonej piramidy z kart. Więc byłoby ciężko i tutaj, mimo że mamy zestaw kart tylko dla dwóch graczy, to też jakby one były większe, to w tym momencie mamy grę, która teoretycznie mieści się w takim niewielkim pudełku i tak naprawdę jakby wywalić stąd wypraskę, powsadzać wszystko do woreczków strunowych, to by się zmieściło w jeszcze pudełku o połowę mniejszym, a przez przypadek zrobilibyśmy z tego takiego molocha, że no... straciłoby to sens jako takiej gry turystycznej, małej do rozłożenia gdzieś, więc no rozumiem, że te karty są takie jakie są, acz tak minimalnie większe jakby były, no ale wracając do tej rozgrywki właśnie, tak jak mówię, ta mechanika naprawdę bardzo mi się podoba i ona tutaj działa fantastycznie. Kolejną zmianą, jaką tutaj mamy, jest tytułowe 7 cudów świata i tu nam się zakrada kolejny ciekawy aspekt, bo aspekt takiego trochę wyścigu. Mamy tutaj z paręnaście kart cudów świata, z czego na każdą rozgrywkę losujemy 8. I to przed rozpoczęciem zabawy losujemy 4, wykładamy i po kolei od pierwszego gracza dobieramy te karty w schemacie 1, 2, 1, potem wykładamy kolejne 4, zamieniamy się miejscami, zaś 1, 2, 1. Tak, żeby każdy miał 4 karty cudów świata i te karty w trakcie rozgrywki możemy sobie budować właśnie dobierając kartę z tej piramidki i decydując, co z nią robimy, czy opłacamy jej koszt i dajemy do naszego państwa, czy bierzemy i budujemy cud świata. Jak budujemy cud świata, to każdy może, no, znaczy ma na ręce 4 cudy świata, a nie tak jak to w dużej odsłonie jest, że tylko 1. I w całej rozgrywce, zgodnie z tytułem, możemy zbudować tylko 7 cudów świata. A to oznacza, że jeżeli któryś z graczy zbuduje pierwszy swoje 4 cudy świata, to pozbawi rywala możliwości wykorzystania wszystkich 4 kart. Jest to też świetna mechanika, która sprawia, że faktycznie musimy się na tym skupić i musimy sensownie podejmować decyzje odnośnie tego, co gdzie dobudować, bo naprawdę niektóre cudy świata dają nam niezłego boosta do tego, co się dzieje na naszym stole, więc jest nad czym kminić. I to też jest u mnie bardzo na plus. Natomiast kolejnym minusem u mnie jest kupowanie surowców, bo tak, w podstawowej grze, jeżeli nasze państwo nie produkuje potrzebnych do wybudowania karty surowców, to możemy je kupić od rywali i wtedy płacimy im odpowiednią sumkę, w zależności czy mamy jakieś tam karty pozwalające nam obniżyć koszt, czy nie, no to płacimy odpowiednią sumkę. I tutaj też płacimy, ale płacimy do banku i to jest spoko. Natomiast płacąc do banku musimy najpierw wyliczyć cenę tych surowców i to w zasadzie też jest spoko, bo koszt tych surowców rośnie w miarę tego,
ile danego surowca produkuje nasz rywal. Bo nie dość, że musimy zapłacić dwie monetki po prostu za to, że chcemy skorzystać z surowca, to jeszcze jeżeli ten surowiec, który potrzebujemy, nasz rywal produkuje, to za każdą jego ikonę produkcji tego surowca dopłacamy jeszcze jedną monetę. I to jest w zasadzie spoko, bo to reguluje jakąś tą ekonomię. Nie ma tak, że my sobie będziemy mogli pozwolić na to, żeby szastać tymi pieniędzmi nie wiadomo jak, bo surowce będą za tanie. Nie, musimy tu bardzo rozważnie podejmować decyzje, ale tu się wkrada taki element, który, no właśnie, musimy to liczyć. Wspominałem nieraz, jak bardzo lubię matematykę i tak, ja wiem, to tu jest banalne, ale chodzi mi nie o samą trudność liczenia, ale o samo to, że dochodzi do sytuacji, w której muszę się zastanowić, dobra, teraz się wyrywam na chwilę z układania tutaj, bo potrzebuję kupić z banku dwa różne surowce, akurat tą kartę sobie upatrzyłem, potrzebuję dwa surowce, więc tak, obliczam pierwszy surowiec, dodaję to co do banku, dodaję surowce rywala. Dobra, mam wynik, teraz na drugi surowiec, to co do banku, to co ma rywal. I mi to osobiście takie coś w grach przeszkadza. Ja po prostu po swojej pracy, jak po całym dniu mam kombinowania nad różnymi rzeczami, myślenia nad różnymi rzeczami, to ja wolę się oddać takiemu właśnie układaniu sobie tutaj budynków, patrzeniu na ikonki i tak dalej, i ewentualnie prostej matematyce, niż takiej matematyce, która na chwilę mnie wybija z tego. I ja wiem, że to jest totalnie subiektywne odczucie i to jest mój problem i większość z Was to w ogóle nie będzie miała w tym problemu, a prawdopodobnie część z Was to w ogóle zaliczyła facepalma. Ale no to mi tak trochę przeszkadza. I tak, to jest dobra mechanika, bo ona faktycznie ogranicza zbyt dynamiczny rozwój któregoś z graczy, tak hamuje nas w tym i wymusza więcej kombinowania nad naszymi ruchami, ale trochę mi przeszkadza właśnie ta kalkulacja taka tutaj. No i w sumie to jest chyba wszystko, co wam miałem do powiedzenia o 7 cudach świata pojedynek. Tak, to jest bardzo dobra gra dwuosobowa, która przez zmianę mechaniki draftu na to dobieranie ze środka stołu bardzo dużo zyskała i w zasadzie w końcu stała się grywalna na dwie osoby i to stała się naprawdę porządnie grywalna, bo tutaj ten pojedynek strategiczny jest mocno odczuwalny. Tu widzimy, że przez nasze decyzje faktycznie zyskujemy albo coś tracimy i to jest gra, która ma w sobie całkiem niezłą głębię, bo tu mamy różne ścieżki do zwycięstwa, ale nie możemy się upatrzyć na jedną, musimy grać tak wielotorowo, musimy kombinować nad wieloma różnymi rzeczami, mamy sporo decyzji do podjęcia i działa to tutaj wszystko fantastycznie. Tak, jest to tytuł, który ma swoje problemy, ale wynikające takie trochę z czepialstwa, trochę z moich prywatnych predyspozycji, czy tam chyba kończącego się wzroku, no bo karty mogłyby być większe, mam tu z ikonkami drobne problemy. Jest to gra, którą, jeżeli chodzi o ikonografię, to chwila zejdzie, nim się wszystkiego nauczycie, chwila zejdzie, nim sobie to zapamiętacie, więc nie jest to taki tytuł, który siądziecie na hura i od razu będziecie wiedzieć wszystko, co jest, który symbolik. Acz jeżeli graliście wcześniej w zwykłe 7 cudów świata, to na pewno będzie wam łatwiej w zorientowaniu się ze wszystkim. Mogłyby tu być dwa zestawy kart pomocy, co by to ułatwiło. Ale poza tym to jest naprawdę kompetentny tytuł. I w sumie jeżeli macie jakieś swoje ulubione gry dwuosobowe, a wcześniej graliście w 7 cudów świata, ale wam się mechanika nie do końca spodobała i nie chodzi mi o draft, ale o samo to budowanie kart, płacenie ich kosztu, rozwijanie państwa. Jeżeli ten koncept wam się nie spodobał, to pojedynek nie jest dla was, no bo mimo tych zmian mechanicznych, mimo tego, że naprawdę gra się zupełnie inaczej, to jednak czuć tu te 7 cudów świata. Ja tu się czułem bardzo znajomo i sam ten trzon rozgrywki, to budowanie, to tu jest chyba takie najważniejsze, więc to wam, ta gra nie odkrywa tutaj Ameryki na nowo. Pod tym względem, jeżeli wam się zwykłe 7 cudów świata nie podobało, to nie sądzę, żebyście nagle zawładnęli wielką miłością do pojedynku, acz mogę się mylić. Dajcie znać w komentarzach, czy macie tak, że ogrywacie pojedynek i to jest wasza ulubiona dwuosobówka, a zwykłe 7 cudów świata po prostu nie mogę na to patrzeć, nie siadam do tego. Ja osobiście od teraz lubię obie gry i jeżeli miałbym stwierdzić, która z nich jest lepsza, to
Powiem szczerze, nie wiem. One są po prostu dobre w swoich kategoriach, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zastanawiałem się, jakby to było, jakby zastosować tą mechanikę dobierania do tych dużych siedmiu cudów świata i doszedłem do wniosku, że kurczę, to by było naprawdę fantastyczne, jakby to rozwinęło nam strategię, ale z drugiej strony to by całkowicie wypaczyło koncept tej gry, czyli takiej szybkiej karcianki z draftem, w której po prostu dobieramy kartę, wykładamy, wszyscy robimy nasze ruchy równocześnie. No wydaje mi się, żeby się to jednak nie spisało i jednak zabiłoby trochę zwykłe 7 cudów świata. Natomiast tu w dwuosobowej grze to wykonywanie ruchów naprzemiennie to działa fantastycznie, bo czasu tu nie tracimy. To jest dalej niesamowicie szybka gra. Serio, to jest jakieś... Na pudełku jest 30 minut, ale szczerze mówiąc to tu 20 parę i kończymy. A jeżeli jeszcze komuś się uda jakoś wywinąć w to zwycięstwo przez dominację, to jeszcze szybciej. To jest naprawdę bardzo dynamiczna gra, co było dla mnie też sporym zaskoczeniem. Zresztą to było też zaskoczeniem dla mnie przy zwykłych 7 cudach świata, że w takim dużym pudle jest gra, w której jest tyle kart, a tak szybko się gra. To jest mniejsze pudło, ale też się szybciej gra. I tak jak mówiłem, jest straszny chaos z tym wszystkim, co mówię. Więc tak, 7 cudów świata, pojedynek. Dziękuję, że mi polecaliście tę grę, bo faktycznie jest sztosik, ma swoje pewne problemy, ale i tak ją bardzo lubię. Po prostu będę się bardziej naciągał, żeby popatrzeć, co tam na niektórych kartach pisze. Dajcie znać, jakie jest wasze podejście do 7 cudów świata pojedynek, czy graliście, czy polecacie, które waszym zdaniem są lepsze, czy pojedynek, czy te zwykłe 7 cudów świata. Zresztą podejrzewam, że większość moich widzów to już dawno ma ten tytuł ograny i pewnie się wypowie więcej niż ja na ten temat. Ha! No, więc... Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. I ja mam nadzieję, że wracam do regularnego filmowania, przynajmniej przez jakiś czas. I w tym miejscu dziękuję wam bardzo za to, że ze mną jesteście i że oglądacie moje materiały. Dziękuję też księgarni Tania Książka za nadesłanie tego egzemplarza do ogrania. I to już tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć! Dobra, ja kończę. Ty no spoko, a zostawisz mi ją na razie? Ty no spoko, ale sam to se w to nie pograsz. No co ty, teraz to do wszystkiego są warianty solo, to na pewno coś się znajdzie, nie? Do powodzenia. Ty no, coś może się tu przecież... Chwilunia, wariant solo, 7 cudów... A, ty, jest! Jest oficjalny wariant solo.